Tu Studio Suwałki i nowy program prosto z Suwałk. 98.6 FM. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Studio Suwałki. 98.6 FM. Wszystko o Was, dla Was, czyli program tylko dla mieszkańców Suwalszczyzny. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Już po raz 22 ogłoszono letni konkurs na najpiękniejszy ogród, ale też i na najpiękniej ukwiecony balkon. Obiekty będą oceniane w 6 kategoriach. Balkony, tarasy, zieleń na terenie placówek oświatowych, ogródki przydomowe przy blokach, ogródki przydomowe przy domach wolno stojących i w zabudowie szeregowej oraz zieleń na terenie zakładów pracy do 1000 m powierzchni zagospodarowanej i powyżej 1000. Rokrocznie na konkurs wpływa kilkadziesiąt zgłoszeń, a uroda ogródków naprawdę robi wrażenie. Balkony zaś w niczym nie ustępują ogrodom. Konkurs sprawia, że nasze miasto jest po prostu pięknie, uważa prezydent. Kryteria oceny są ściśle określone. Pierwsze z nich to wpływ kompozycji na estetykę miasta. Kolejne to oryginalność kompozycji, poziom utrzymania zieleni, ogólna estetyka i ukwiecenie obiektu. Komisja może wykluczyć uczestnika z konkursu, jeśli okaże się, że zaniedbał podlewanie, nawożenie roślin, jeśli ogród zaatakowały szkodniki lub po prostu zwiędnięte kwiatostany nie są na czas usuwane. Na zgłoszenia ratusz oczekuje do 20 czerwca. Jest więc jeszcze czas na to, by starannie wypielęgnować ogródek lub zadbać o ukwiecenie balkonu czy tarasu. Przegląd zgłoszonych obiektów odbędzie się w drugiej i trzeciej dekadzie lipca. Nagrody w konkursie to pieniądze, które można przeznaczyć na zakup kolejnych roślin lub sprzętu potrzebnego do pielęgnacji ogrodu. Ich wysokość zależy od rodzaju ocenianego obiektu. Regulamin przewiduje nagrody od 250 do 700.